Proszę odpowiedzieć, jak doszło do spotkania z Janem Pawłem II. Więc tak, zajechaliśmy do Rzymu, byliśmy zakwaterowani na Via Cassia 1200. To jest ulica długa, mająca, no sobie wyobraźcie, 1200 numer. To bardzo duża ulica. No i rano myśmy wybierali do tego Castel Gandolfo. Była już wcześniej, było załatwiane, że będziemy mieć tak zwaną tą audiencję prywatną. Bo nie wszystkie grupy, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby wszystkie grupy uczestniczące w tych różnych pielgrzymkach miały takie spotkania indywidualne, prywatne. No nam się udało, że było to załatwione wcześniej oczywiście, że takie spotkanie będzie i do takiego spotkania doszło w Castel Gandolfo. Więc to jest ta rezydencja papieży, taka letnia rezydencja papieży, gdzie przebywa papież. I tam my mieli w tej rezydencji jest taki duży dziedziniec i na tym dziedzińcu się ci wszyscy, którzy byli po prostu na tym spotkaniu, na tej audiencji prywatnej, oczywiście kontrole przede wszystkim, tak samo przez te bramki przechodzenie, kontrole także nie można było ze sobą tam nic wnieść i tak dalej. No i tam my się na tym uczestniczyli w tej mszy świętej. Papież do nas przemawiał oczywiście wszystko po polsku, bo to byli, w większości to byli Polacy. Oczywiście zwracał się też w innym języku, bo były tam też inne grupy. No i później przyszła kolej na nas, że podchodziliśmy po kolei do papieża i on z nami tam 2-3 zdania zamieniał. No i ja też podchodzę do niego i mówię mu tak. Ojcze Święty, trzymając się za ręce, Ojcze Święty, wiecie jakie wrażenie? No wyobraźcie sobie, to dzisiaj to jest już takie bardziej popularniejsze, ale w ten czas to było takie przeżycie, no ogromne. Ja nawet dzisiaj chyba nie potrafię tego tak wyraźnie już powiedzieć, jak to człowiek w ten czas przeżywał. Nie tylko ja, ale cała ta grupa. I mu mówię, Ojcze Święty, ratuj nas w jakiś sposób tak bardzo dręczonych, mając na myśli ten poprzedni ustrój, ten stan wojenny, te wszystkie sytuacje takie, jakie my w ten czas przeżywali. A on mi, kochani, w ten czas mówi tak. Pierwsi chrześcijanie o wiele więcej cierpieli jak my. Nie jak on, jak ja, tylko jak my wszyscy, tak w liczbie mnogiej to mówię. Pierwsi chrześcijanie o wiele więcej cierpieli jak my. Trwajcie, nie załamujcie się, błogosławię waszej pracy. Kochani, no wiecie, ja sobie nawet może w pierwszej chwili nie zdawałem z tego sprawy. Ale jak mi Bozia pozwolił zapamiętać sobie te słowa i te słowa są do dzisiaj dla mnie tym motorem, że ja w dalszym ciągu pozostałem tym, kim byłem, kim jestem, nie daj mi Panie Boże do końca swoich dni. I to jest dla mnie motorem, to jest dla mnie paliwem w tej wszelkiego rodzaju wolnościowej działalności i zachowania tego do końca moich dni. Takie to było. Po tym spotkaniu, po tej rozmowie, ja, tak jak to było na tym dziedzińcu, no za mną już stoi inny, oczywiście ta cała obstawa, ta służba papieża tam też, no tak co kawałek stał tam jeden. I ja zrobiłem nieodpowiedni ruch, krok, czyli odwracając się, chciałem z powrotem pójść na swoje miejsce, gdzie siedziałem, bo tam sobie zostawiłem aparat fotograficzny. I wyobraźcie sobie, że zaraz za ramię, tylko zrobiłem zły ruch, a zaraz za ramię mnie cap, ta ochrona. I mi pokazuje, żeby tam wychodzić. No ale no, on po włosku, ja po polsku. No i no, jak się można było za wiele tłumaczyć? Więc ja mu pokazuję, że ale tam sobie zostawiłem aparat fotograficzny. I ten aparat fotograficzny leżał na krześle. Więc on zrozumiał jednak, i pozwolił mi zaraz podejść do tego krzesła, wziąć ten aparat i oczywiście wziąłem ten aparat i trzeba było wychodzić. No bo kochani, no bo tam nie było tak, że wydawałoby się, że tak wszystko pięknie, ładnie, ale to wszystko jest było na ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ w 1981 roku był ten zamach na papieża, więc później te sprawy bezpieczeństwa były o wiele więcej zaostrzone. Wcześniej to było to gdzieś łagodniejsze, a później to było bardzo zaostrzone.
No i tak to było w ten czas po prostu to moje spotkanie, które do dzisiaj pamiętam i chyba mi to pozostanie do końca mojego życia w pamięci te słowa, które mi dodały takiej otuchy, takiej siły, takiej nadziei i pamiętam to tak, jak wam powtarzam. Jakie uczucia towarzyszyły panu podczas spotkania? Jakie uczucia? No kochani, no w ten czas my byli, przeżywali my ten czas tak i te wszystko w taki jakiś, my się nigdy nie pogodzili, jako Polacy, my się nigdy nie pogodzili w ten czas z tym narzuconym systemem. W tym 80 roku nastąpiła jakaś taka euforia, że to się coś zmieni. Później ten stan wojenny, dalej przytłumienie tego wszystkiego. Więc dalej my byli tacy, zagubieni. Ale niemniej jednak my mieli nadzieję, że to się zmieni. I tak jak papież powiedział, trwajcie, tak my trwali i robiliśmy wszystko, żeby doszło do tego, co stało się w 1989 roku, że wojska sowieckie zostały wyprowadzone z kraju, że te wybory demokratyczne, że religia do szkół wróciła, że na procesję Bożego Ciała możemy sobie uczestniczyć, kto chce, kto nie chce, że na wybory możemy sobie iść, jeden chce, drugi nie chce, możemy sobie iść, albo nikt z tego nie ponosi żadnej konsekwencji, a dawniej to nie było tak. Procesje Bożego Ciała były zakazane, na wybory to się powinno chodzić obowiązkowo, a gdy ktoś nie poszedł, to przychodzili do domu i upominali i ciągli, i to nie raz. Proszę pana, no już ta godzina, pan jeszcze nie był na wyborach, proszę bardzo, tego panu się nie podoba, co nie podoba się panu władza ludowa i tego typu. I później z tego konsekwencje w szkole, czy jakieś tam wyróżnienia, czy jakieś tam nagrody, czy jakieś tam po prostu były różnego rodzaju takie te talony, to na samochody, to na pralki, to na to, na tamto. To nie tak jak dzisiaj, że jak się tylko ma pieniądze, to się jedzie do sklepu i kupuje się co się chce i ile się chce. A tutaj wspomnę jeszcze, że były te czasy w 80-tych latach, że kartki na buty, na cukier, na mięso, na wyroby czekoladowe, o dziwo, nawet na papierosy i na wódkę i na alkohol też były, kochani, kartki. No. I z tym się szło do sklepu, jeszcze takie tam się z tego odrywało i tak się po prostu robiło. Jak pan zapamiętał Jana Pawła II? Jana Pawła II, przede wszystkim, to był taki chani, wyraz jego to taki prosty człowiek. Taka chodząca świętość, a taki prosty, bezpośredni człowiek. Także nawet w tej krótkiej rozmowie z nim i tego, to on to mówił tak, wiecie, człowiek to był pod takim ogromnym wrażeniem. To była jego codzienna po prostu czynność, codzienne zajęcie. To on to mówił bardzo jakoś tak po prostu. Ale emitowało z niego, ja gdzieś pamiętam, jak to z niego emitowała ta dobroć, ta świętość, co później zostało potwierdzone, gdy na pogrzebie Jana Pawła II, na pogrzebie, już lud, zaraz na pogrzebie lud skandował, jak? Pamiętacie? Santo subito. Od razu świętym, wiecie. Lud, naród ocenił, to był największy pogrzeb świata, największy pogrzeb świata. Zaraz lud w ten czas ocenił, że ten człowiek jest świętym. Więc do tego to wszystko idzie i na pewno tak będzie.